Przeszłość, miejsce Konohy to ark składający się z pomniejszych, stety niestety filerowych historii, które przedstawiają głównie Naruto w różnych sytuacjach z przeszłości, które z kolei się odnoszą do postaci pomagających odbudować wioskę. Sprawdźmy, czy to nuda, czy może cokolwiek wartościowego. Fajnie Hiruzen podszedł Iruka, żeby ten jednak chciał wziąć Naruto do swojej klasy, potem to Uzumaki podstępem zrobił nowego nauczyciela, żeby ten stracił czujność i się wywalił jak leszcz. Ta chłodność Iruki w sumie działała, choć była nieodpowiednia, bo jeszcze bardziej pogrążała Naruto. Trochę słabe, że tego nie zauważyli, ale jednocześnie nie ma w tym nic dziwnego. Jak dla mnie ten Shino wyglądał bardzo fajnie i ogólnie nawet jeśli to filler, to trzeba docenić to, że Tenchi zadbał o Naruto jako pierwszy i efektem ubocznym było bogactwo, bo tego dużo żarł. Też zauważyłem, że ten koleś na drugim planie ma giga kinol. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 7. No powiem wam, że ci dorośli w Naruto to straszne ćwoki, bo w sumie Uzumaki jako on nie zrobił nic prócz psocenia, a takie zachowanie dorosłych jest gorzej niż dziecinne i nieodpowiedzialne. Później Naruto ładnie wystraszył tego dzieciaka, który obsrał zbroję. Z takich minusów to bieda animacja Shikaku oraz trochę nie kumam, jak Iruka nie do końca był pewien, czy Kakashi się nazywa tak jak się nazywa, jednocześnie w przeszłości przez jakiś czas był jego kapitanem. Hatake natomiast bardzo mądrze wyjaśnił Iruce, jakie obowiązki na nim ciążą, zastosował konstruktywną krytykę i sobie poszedł. Piękne. No i później ponownie widać, jak bezduszni są ci mieszkańcy Konohy, że aż to niewiarygodne, że do tej pory nikt prócz Tenchiego nie poświęcał Naruto uwagi. Serio w Konoszce nie było ludzi, którym było go szkoda? Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 7. Dostaliśmy tu niestety niepotrzebne flashbacki sprzed 2 odcinków. Oczywiście tutaj taka ilość shurikenów ani razu nie trafiła, później tak samo było w sytuacji z Iruką, a ten flashback widzimy co najmniej 3 raz na przestrzeni 2 serii. Sprytnie za to Naruto złapał te dziewczyny w pułapkę, bo trenował w tym lesie i znał go dobrze. Ładnie też Iruka wypłacił tej lasce kopniaka. Z jakiegoś powodu mam wrażenie, że te odcinki są bardzo jakościowe pod względem kreski i animacji, do tego fajnie Kakashi zgasił te babki jednym atakiem. W sumie z tego odcinka wynika, że marzenie Naruto pochodzi od Iruki, co jest całkiem logiczne, choć nie weryfikowałem, czy mówił o tym wcześniej, czy nie. Zdaje mi się, że Naruto chciał zostać Hokage jeszcze zanim trafił do Akademii. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 6. Fajna była ta scena z podglądaniem klasy przez dziurę w napisie. No i widzicie? Można użyć starej historii i ulepszyć ją znacznie? Można, bo ten pocałunek Naruto i Sasuke był tu dużo lepszy. Dostaliśmy także tutaj piękny drift z opuszczaniem spodni, żeby zaoszczędzić cenne sekundy. No, swój chłop. I w sumie to Sasuke się nie pierdzieli, wbił shurikena w dupsko Naruto. Pomimo, że odcinek raczej zabawny i nieco dopełnił historię, to w większości jest to filler, który nie wnosi nic szczególnego, więc można pominąć. Nie uświadczymy tutaj rzeczy niewiadomych, a ja oceniłem go na 5. Przyznam szczerze, że jak się teraz ogląda głównie starszego Naruto, to widać jaka jest pomiędzy nim a młodszym przepaść mentalna. Fajnie też Sasuke w tych filerach nie ulega Oryokeno Jutsu i co to za BDSM Naruto w ogóle. Ten po prawej to w ogóle jakiś psychol, chce kroić dzieci, bo w sumie lubi to. Fajnie, fajnie. Ale trzeba tych antagonistów pochwalić, bo nieźle wywijają tymi mieczami, naprawdę spoko to wygląda. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 7. Chłop przyszedł się zemścić na zabójcy jego rodziny, a nie potrafił nawet celnie go trafić. Śmiesznie także ten gościu wziął na serio trening nienawiści Naruto i nawrzucał niewinnej babci, a później pokazał, że jednak potrafi władać mieczem i to całkiem dobrze. No ale historia okazała się bardzo typowa i oklepana, bo gość, którego miał zabić, to nie morderca jego rodziny, tylko jego brat bliźniak i w ciągu minuty się pogodzili. Przywódca bandy nie chciał dopuścić do tego, by nie walczyli, bo zebrał zakłady, żeby zarobić i oczywiście nie mieli żadnych szans. Zresztą jak zwykle, gdy jest się no-name'em w Naruto. Niewiadomych nie widziałem, od na 5. Gara na start przeprasza Konoshan, co się spotkało z dużym zaskoczeniem, bo jeszcze niedawno ich zaatakował. Później Kakashi groził potężnie, mówiąc, że ich wrogiem są zbiegli ninja i jeden jest podobno chuninem. No ostro.
Te maski Anbusuny są dużo bardziej przerażające niż te Konohy, ale Kakashiemu to nie przeszkadza. Zaszedł od tyłu jednego z nich i odpalił Raikiri, no to niezła ta misja zaciśnienia więzi. Druga grupa Anbu fajnie zmoczyła piasek Gary, co było pomysłowe, jednak później widać, że poziomem nie odbiegają zbytnio od randomowych Anbu Konohy i nie mam tutaj na myśli czegoś pozytywnego. Na końcu ciekawie Gara jedną małą kulką porozwalał leszczyków. Z takich minusów to w sumie do całej serii dodałbym jeszcze, że narracja jest taka, że Naruto to normalnie zbawiciel dla wszystkich. Co by istotnego się nie działo, to Naruto brał w tym udział, a mi to trochę śmierdzi. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 6. Ogólnie to absurdalny humor, więc nie będę minusował za to co zwykle, także mniam ten glucior prosto na Sakurę. Później w fajnym stylu jakichś jednostek specjalnych wpadli do mieszkania Naruto, nikt go nie mógł trafić pomimo miliona strzykawek, bardzo fajne ujęcie Tsunade dostaliśmy, a nawet to, że świnia też ma swój kombinezon. Następnie była snajpera ze strzykawką usypiającą, czy z ciekawostek w tłumie było widać Zabuzę i Haku i nie tylko ich. Między innymi Tenten zrobiła potężny deszcz strzykawek, by po wszystkim okazało się, że to wszystko było jednym wielkim nieporozumieniem, bo Naruto nie był chory, po prostu nosił ze sobą pieprz. Mega powalone, ale dobrze mi się oglądało. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 8. Świetnie wyglądała tutaj wkurzona na Naruto Tenten. Kolejny odcinek z absurdalnym humorkiem. Tak jak gość stworzył dwustronnego kunaja, a gdy Tenten powiedziała, że to niebezpieczna broń dla użytkownika, to on pokazał im taką bezpieczniejszą, bez ostrzy. Potem pokazał jeszcze shuriken, co ma 1000 ostrzy, albo sierpy zakończone łańcuchami. Fajny był ten tor przeszkód, w którym musieli trafić kunajem w cel, którego broniły wielkie ostrza. Dobrze wyglądała ta tarcza, która miała jeszcze funkcję atakowania i ciekawie gruby wymienił w niej magazynek z wojem. No i niezły ten pomysł na sterowanie wielką bronią poprzez wysadzanie notek. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 7. Powalony humor został zachowany i było to wspaniałe widowisko. Kotetsu podjarany, że będzie kapitanem, ale nie wiedział, że jego misją będzie złapanie strusia. Shino początkowo, jak to on, wydawał się najmądrzejszy, był w stanie wykrywać wrogów i miał tu najwyższe IQ, choć później się okazało, że rośliny zjadły jego owady. Struś uciekł Lee, a później kangur bokser przywalił mu w mordę. Zresztą całkiem poważnie nawalał tego Lee. Do tego ten struś, także śmiechowy, nawalał Kotetsu i Naruto jak leszczy i jeszcze się z nich śmiał. Później na przykład stworzył klony, no absurd. Nie wiem czy tylko ja mam takie wrażenie, ale te flashbacki to mi wyglądało tak jakby Kotetsu i Izumo mieli być gejami, ale tak prześmiewczo, nie na poważnie. No i Shino fajnie pokonał Mrówkojada, zawijając jego język wokół drzewa. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, dałem 9, świetnie się bawiłem. Naruto najpierw złapał butelkę Lee i zdawać by się mogło, że mu ją odda, a tu nie, sam ją wyżłopał. Przyznaj także musicie, że Naruto w tym stroju wygląda zjawiskowo. Mam także wrażenie, że Lee w tym flashbacku wygląda nawet bardziej przerażająco niż w oryginale. Fajnie babka straszy dziewczyny, że w lesie, do którego idą, straszy i nagle były różne przesądy, jak to, że gościowi pękł pasek, drugiemu lustro się rozbiło, później przeszedł czarny kot, a na głowie Naruto siedział kruk, śmiechłem. Do tego pojawia się data piątek 18, ale nie rozumiem tego, ktoś wie o co chodzi? Myślałem, że miał być piątek 13. Następnie Gara się pojawił tak jakby ze złotego piasku i co ciekawe, to jego ojciec takim władzą, o czym na tym etapie nie wiemy. W sumie ta walka pomiędzy nim a Naruto wyglądała naprawdę dobrze. Oczywiście wiadomo było, że to kwestia czasu, aż go Naruto pokona, ale animacyjnie było to ładne. Pozytywne było to, jak Lee pomyślał dosłownie to, co Sakura powiedziała o nim poprzednio, fajna pierdółka. Śmiechłem, jak Rock wpierdzielał te ziołowe kulki, a Guy w tym czasie napierdzielał pompki, piękna scena. Minusów nie widziałem, odcinek oceniłem na 8. Ta scena niestety była wałkowana kilka razy na przestrzeni serii, jednak już ta chyba wyglądała nawet bardziej krwawo niż w oryginale. W sumie fajnie, że pokazali nam część treningu, który widzieliśmy tylko w przebitkach podczas walki z Itachim. Propsik. No i niezła była ta iluzja, co wszystkich w Gamarikiego zamieniała. Jiraiya także się nie pierdzieli, kunaja do gardła dziecku przykłada, no i ojciec tego dziecka postąpił bardzo głupio, chcąc walczyć solo przeciwko wielu osobom, nic nie potrafiąc, a Naruto od razu, że jest odważny i niestety domyślam się, że na koniec tej historii ten chłopiec też w to uwierzy, bo talk no jutsu Naruto. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 5.
Tutaj już Jiraiya próbuje przekonać młodego, że to co zrobił jego ojciec to było ważne poświęcenie, no i okej, ale chyba więcej by był wart żywy. Łatwiej byłoby im wtedy przeciwdziałać oprawcy. Antagonista powiedział, że Naruto atakuje wroga, którego nie może pokonać, a więc jest kretynem. Na to Naruto, że jeśli taka jest definicja głupoty, to jest głupkiem. No i tu moja opinia, tak, jest nim, bo do tej pory zbierał tylko bęcki, choć oczywiście wiadomo, że po tych słowach nagle go pokona. No i tutaj jest to, co przewidziałem w poprzednim odcinku. Dzieciak już jest super zmotywowany, już wszystko jest git. Ojciec postąpił słusznie, siła fabuły go ochroni. I ojeju, ale bieda wytłumaczenia nauczenia się Odama Rasengana. Po prostu sobie go stworzył, bo po jednej nieudanej próbie zrobienia czegoś innego wystarczyło to powtórzyć. No i fajnie, że po mieszkańców tej wioski polecieli jacyś shinobi, ale widocznie z jakiegoś powodu sobie nie poradzili, ale nie zostało to wytłumaczone w żaden sposób. W sumie nie było tu jakichś szczególnych plusów, niewiadomych też. Odcinkowi dałem 3, bardzo przewidywalna, nieciekawa historia. Bardzo fajnie i tajemniczo zaczął się ten odcinek. Śmieszny ten lew zresztą i ogólnie ta scena jest całkiem badassowa z jakiegoś powodu, pomimo że to tylko żarcik. Absurdalna sprawa, gdzie kocie uszka mają działać na koty w ten sposób, że ci nie wiedzą, że to ludzie. Naruto zresztą też się nie pierdzieli. Koty stwierdziły, że odcisk ich łapki to tak jakby ktoś sfotografował człowieka nago, a ten mówi, że jakby poprosił Sakurę, to pewnie dałaby sobie zrobić takie zdjęcia. Później różowo-włosą jakiś kot podrywa w barze, albo Sasuke dusi kota i choć śmiesznie to brzmi, to ta walka Sasuke z kotem wygląda naprawdę dobrze, animacyjnie jest ciekawa. Fajnie zresztą Uchiha zaplanował walkę i porozrzucał kunaje z wybuchowymi notkami, tak by zawalić sufit i przygnieść giga kota. Plus za słodziaka Itachiego, minus za to, że jest tutaj znacznie za młody, chyba że jakimś cudem to wszystko tak zaplanował wiele, wiele lat wcześniej, ale to raczej po prostu błąd. Niewiadomych nie widziałem, odcinkowi daję dychę, bo super się bawiłem. Śmieszne, że gość powiedział, że wybrał Kosuke, bo jest przydatny, a Naruto pytał dlaczego go wybrał, a kapitan powiedział, że się napatoczył i jest przypadkowy. Fajna ta scenka z lupą i okiem była, no i ten Kosuke niby genin, a był na misji z drugim, trzecim, czwartym Hokage, do tego z Jiraiją i Sakumo. Nice. By the way, ten ich kapitan wygląda naprawdę spoko, ma kozacki design jak na postać jednoodcinkową, tak samo to zakładanie pułapek jest niezłe, chodzi sobie gościu z linką i rozkłada kunaje. Gruby się zresztą nie patyczkuje, wysadza przeciwników od tak, nie ma taryfy ulgowej i ta scena jest kurde genialna. Kosuke rzucił samym sobą, po czym rzucił 3 kunaje, jednego przeciwnik złapał, ale trafił 2 pozostałych. Także poznaliśmy powód, czemu on jest wiecznym geninem, a to przez strach przed odpowiedzialnością, bo gdy wydał rozkaz, to jego kompanii zginęli, co jest sensowną obawą. Nie każdy nadaje się do takiej roboty. I dziadzio jest naprawdę, naprawdę imponujący, choć ciężko byłoby to stwierdzić na pierwszy rzut oka. Gość miał nawet sztuczną stopę, która była wybuchowa. Z niewiadomych to ta babka jest dość podobna do Bakury. Minusów nie widziałem i szczerze znowu 10, bo to był naprawdę spoko odcinek. Fajnie to oko pojawiło się za Inoichim. Śmieszna była też ta drużyna 7, ciągle podglądająca Kakashiego i Hanare, którzy mieli jakąś tam styczność w dzieciństwie, więc coś z tego mogłoby być. W dodatku, gdy drużyna spadła z drzewa, to Kakashi ją osłonił, jednocześnie całując. Niby przez maskę, ale co pocałowane, to jego. Ta technika, w której tak naprawdę to ona czytała Inoichiemu w głowie, a nie na odwrót i gość się nawet nie połapał, to naprawdę spoko sprawa. Z takich minusów to ona ciągle chodziła w tych fatałaszkach pod spodem i nikt nie zauważył pomimo tortur? Dziwne. No i taki pół minus to teraz po tym odcinku czuję niedosyt, że Kakashi z nikim nie jest, pomimo że ta relacja wyglądała na skomplikowaną, ale Kakashi ani na chwilę nie zmienił charakteru. Z niewiadomych nic nie wynalazłem, a odcinek oceniłem na 8. Ładnie tutaj Hinata baitowała, że nie jest przytomna i jeb w klatę z dłoni. I badassowe było to, jak przemieniony Neji w Kibę złapał Noname'a i go wykończył. Z kolei Hiyashi przerażająco z daleka zabił tego typa, w sensie wiadomo, że to jakiś leszczyk, ale chodzi mi o wykonanie tego, jakby leciał niczym ragdoll w grze, a już nie żył. Śmieszne ogólnie było to, że dzieciaki przyszły do Neji'ego, żeby opowiedział im o Naruto, a ten opowiedział o sobie, gdzie nawet nie było blondasa, no może poza tym, że Uzumaki zmienił myślenie Neji'ego. Z minusów to ta historia była dla mnie mało interesująca, nic ciekawego. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 5. Fajne to było, gość jednocześnie żyje, ale jego duch błąka się z Naruto. Fajnie ten Kisuke pojawił się za Sabiru i całkiem spoko wyglądała ta animacja pieczętowania duszy w tej nocce.
Z minusów to oczywiście gość jest nagle uber leszczem i nie potrafi poradzić sobie z klonami. No i to kolejny odcinek o niczym ciekawym w sumie. Niewiadomych nie widziałem, odcinek także na 5. Spoko sprawa ten piorun przez bambusa, żeby popieścić drużynę. Ta animacja jak Sakura przytula Naruto też zabawna. Świetna sprawa to pierdzielnięcie różowo-włosą o ziemię, a później listwa na twarz, chociaż te animacje już nie są imponujące, wyglądają słabo. Z rzeczy niewiadomych to chłopaki leżą tak jak w przyszłości będą leżeć, z tym, że nie będą mieli połączonych rąk, bo w ogóle ich mieć nie będą. Dostaliśmy tutaj gigamocny pocałunek, widać, że miłość jest na potężnym poziomie, do tego woda po uderzeniu otworzyła serce, wspaniałe widowisko. Również doświadczyliśmy pięknego męskiego wspólnego sikania, trzymając się za ręce. Później chłopy ładnie się wystrzelili, antagonista strzelał z ręki jak z jakiegoś machine guna, aż po to by chłopaki sprytnie wystrzelili posążek w jego stronę z dużą prędkością, co go zmiotło z planszy. Rozwaliło mnie także to, jak Naruto próbował ściągnąć gacie, żeby zrobić dwójkę, a Sasuke go powstrzymywał. Świetnie się bawiłem, 10 na 10. Spora dawka żarcia, nie można powiedzieć, że nie, choć dla Chojiego to pewnie przystawka. Chłop w ogóle wygląda jak małpa. Fajnie Naruto nosi całego, bo nie może się bić, a Shikamaru ciągle go stopuje, że załatwi go intelektualnie. Cały ten odcinek to fleksowanie się Shikamaru i to było dobre, tak jak ta animacja Katona. No i zabawnie jak chłop przegrał z Kretesem z Geninem i nie umiał się z tym pogodzić. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 7. Ale ta młoda widziała Sasuke swoimi oczami, nawet opaskę miał inną. Piękne też były te normalne ataki Naruto zamienionego w Sasuke ze zwykłymi nazwami, klimat prawie jak w One Punch Manie. Ładnie również kolej rzucał Sasuke jak szmatą, ale ten go finalnie pokonał i był mega wkurzony, prawie zatłukł go na śmierć i jeszcze był oblany krwią, no tego się nie spodziewałem. No ale odcinek był nudnawy, nic specjalnego, niewiadomych nie widziałem, odcinek na 5. Średnia tego arku to 7 i szczerze mówiąc, zanim miałem oglądać te odcinki, to podchodziłem do tego jak do jeża, bo wiedziałem, że duża ilość fillerów, ale to w lwiej części było zrealizowane naprawdę fajnie. Jak się nie silili na kolejną durną historyjkę typu Naruto przekona gościa do zmiany zdania, to wychodziło to spoko. Te poważne też bywały dobre, jak na przykład ta z Kosuke, Wiecznym Geninem czy Kakashim i Hanare, jako taki wątek miłosny, ale największą robotę i tak robiły te śmieszkowe odcinki, bo od początku do końca ich konwencja była zachowana, więc absurdy śmieszyły, a nie zaniżały jakość. Jednocześnie plusem i minusem jest to, że pokazano wiele znajomych Naruto od różnej strony. Plus to taki, że fajnie jakkolwiek rozwinęli ich historię, minus, że to niestety tylko filery i to nie kanoniczne opowieści, a w kanonie, w Shippudenie te postaci są praktycznie zapomniane, gdzie taki egzamin na Chunina pokazał wszystkich i większość z nich pozytywnie się zaprezentowała. Znaczna część odcinków miała jakąś nową postać, typowo filerową, ale ciekawe, że ich tyle tu upchali. W przeszłości powiedziałbym ci, gdzie twoje miejsce, bo na pewno nie w Konoszce, w teraźniejszości powiem ci, żebyś dał suba, to w przyszłości może tego nie pożałujesz.